król Błytek wraz ze swoją gwardią opuszczał po ciężkiej zimie swoją miejscówkę, kryształową grotę i wyruszali na poszukiwanie nowego miejsca i po drodze napotkali niejakiego skropka. Król Błytek opuszcza kryształową grotę. Noc była ciepła, cicha, do rana jeszcze daleko, kiedy wracający z jarmarku Piotr Skrobek nagłą jasność zobaczył. Ot, po prostu jakby się coś pod skałą paliło. Co takiego? Myśli Skrobek. Ogień, nie ogień, a może się skarb czyści? Wszak ci dopowiadają starzy ludzie, że tu w tych skałach z dawności zbójniki mieszkały, złoto, srebro rabowały, a w ziemię kryły. Tu już ci nieco tylko ten święty ogieniek te pieniądze z krzywdy ludzkiej czyści. 100 lat tak musi, a jak sierocki grosz, to 200. Dopieroż jak się ta krzywda wypali, to człowieku się taki skarb da wziąć. Tyle, że trza też ubogim sierotom z niego użyczyć, inaczej by zmarniał. Oj, żeby tak na mnie trafiło. Zaciął biczem swoją szkapinę i prosto na tę jasność jechał. Zginie, nie zginie, myślał sobie jadąc. Jak czas nie przyszedł jeszcze, to i zginie. Ale jasność nie znikała. Owszem, coraz wyraźniej zaczęły bić spod skałki cudne tęczowe blaski.